Zagraliśmy naprawdę na to, co trzeba było dzisiaj, zagraliśmy dobrze i konsekwentnie to, co gdzieś tam planowaliśmy też na ten mecz, z tego się bardzo cieszę i większość, naprawdę graliśmy na takim procencie, bardzo dobrze przyjmowaliśmy, graliśmy z małą ilością błędów. Cieszę się bardzo, że ta motywacja mimo wszystko o graniu, o te miejsca też jest, bo jedno co powiedziałem chłopakom, oczywiście zawsze jest dobrze na koniec zwyciężyć i to jest też istotne, zawsze te lepsze humory są. A myślę, że dodatkowym też na pewno bodźcem dla zespołu, oprócz tego, co przygotowaliśmy na mecz taktycznie, czy z nastawieniem, było to, że to był, ja mówię prawdopodobnie, Dominika ostatni mecz, więc myślę, że tutaj chłopaki byli zmotywowani, żeby było zawsze fajnie pamiętać ten ostatni mecz, który się wygrało. Cieszymy się z tego zwycięstwa, cieszymy się z tego, mimo wszystko 11 miejsca, oczywiście czas na ocenę, na podsumowanie będzie. Był to niezwykle trudny sezon i to dla nas, jak myślę, że dla większości zespołów, ale dla nas było niezwykle trudny. Były momenty, że były możliwości, żeby może gdzieś wyżej, były momenty takie, że były to ryzyko. Ale cieszę się, że w większości, no szkoda, mówię, końcówka bez Quiro i bez Pietracha i mimo wszystko Dominik z podkręconą nogą, ze skręconą. Także trzy takie już poprzez czas według mnie te urazy takie mam. Znaczy wiem, że one nie są na tyle bardzo groźne, więc oni z czasem dojdą do zdrowia. Ale w większości wytrzymaliśmy fizycznie ten sezon, z czego się też cieszę. I dziękuję wszystkim kibicom za momenty wsparcia, mówię, w tym trudnym sezonie, bo to był trudny sezon ze względu na te spadki, więc jakby ryzyko zawsze było dla wszystkich zespołów lub większości zespołów. Dziękuję za doping, teraz naprawdę chwilę odpoczynku, podsumowań, planów na przyszły sezon i dziękuję, do zobaczenia. Odpoczywajcie Państwo wszyscy od emocji, mam nadzieję, że w jakimś stopniu się stresicie za GKS-em siatkówką. I z dużą energią nie tylko my wrócimy do treningów, ale również Państwo do tego, żeby nas wspierać w kolejnych sezonach. Cieszymy się, że udało nam się to rozstrzygnąć w trzech setach. Mecz był ciężki, pierwszy set dostano po 20, walczyliśmy punkt za punkt, później udało nam się odskoczyć. Drugi set nieco inaczej wyglądał, od początku zrobiliśmy przewagę. Tak samo było w trzecim i luźniej się wtedy gra i wychodziły nam lepiej. Lepiej elementy wykonywaliśmy poszczególne. Czuliśmy się pewnie i na luzie i to pokazywaliśmy w trzecim secie. Wiadomo, że chcieliśmy wyciągnąć wnioski, wyciągnęliśmy po Szczecinie. Niestety tam dwa razy prowadziliśmy 2-0 i przegraliśmy. Cieszymy się, że udało nam się w trzech setach to zakończyć.